Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj chcę z wami porozmawiać o pędzlach. O bardzo tanich pędzlach i o tym, czy jest możliwe kupić pędzel za 5 zł. Dobry pędzel za 5 zł. Także jeżeli was interesują tanie, dobre pędzle, bo tylko na razie na takie sobie możecie pozwolić i tylko na takie macie fundusze, a chcecie sobie zacząć przygodę z pędzlami, to myślę, że będzie to ciekawy film dla was. Także zapraszam. Słuchajcie, pewnie jak wiecie, ostatnio zdarzył mi się wypadek z moimi pędzlami. Jeżeli ktoś jeszcze tego filmiku nie widział, to niedługo, za parę chwil tutaj się pojawi odnośnik do tego filmu. Dla ciekawskich ja wszystkie pędzle potraktowałam zmywaczem do paznokci, wszystkie trzonki, wszystkie mam drewniane. Także tak to teraz wygląda. Może je pomaluję za jakiś czas. Natomiast jeszcze zanim te pędzelki sobie zepsułam, to już czekałam na przesyłkę, bo zamówiłam pędzle. Ja pędzli mam wystarczająco, nie mam potrzeby jakieś tam, nie było tak, że mi brakowało jakichś pędzli. Natomiast wiem, że część z was, która mnie ogląda, jeszcze jest na utrzymaniu rodziców, jeszcze się uczy, chodzi do szkoły, a też marzą wam się pędzle jakieś fajne, którymi będziecie mogły zacząć swoją przygodę z makijażem. I może nie każda z was może sobie pozwolić na droższe pędzle. Moje ulubione pędzle to są pędzle z Hakuro, gdzie jeden pędzel kosztuje około 20-30 zł. I to tak naprawdę nie jest dużo, bo te pędzle są na tyle dobrej jakości, dobrze wykonane, że posłużą nam na długi czas. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że was ogranicza kieszonkowe, tak? I nie każda z was musi mieć na tyle cierpliwości, żeby przez parę miesięcy sobie oszczędzać i odkładać. I uważam, że pędzle, które dla was wynalazłam, to są pędzle, jeżeli macie już jakieś najprostsze pędzelki, albo w ogóle nie macie, to jest taki kolejny krok do tego, żeby spróbować czegoś nowego, żeby troszeczkę poćwiczyć makijaż. A właśnie kupienie już bardzo profesjonalnych, drogich pędzli to już będzie jeszcze następny krok w waszej makijażowej przygodzie. Ja te pędzle wynalazłam na Allegro, sama je kupiłam, ten nikt mi nic nie wcisnął na siłę za darmo. Pędzle przychodzą do nas w takim etui, według aukcji, ja wam zostawię link na dole, nie pamiętam jak się nazywał ten sprzedawca, ale był dosyć dużym sprzedawcą. Według aukcji to jest etui lniane, natomiast bardziej bym powiedziała, że jakieś takie płócienne. Tutaj sobie przewiązujemy i w środku mamy przegródki na 8 pędzli, które tutaj sobie wkładamy, zakrywamy folijką, żeby nam się nic nie stało, pakujemy i możemy iść w świat. Cały zestaw pędzli, gdzie znajduje się 8 pędzli, kosztuje 38 zł. Przesyłka 10 zł i wydaje mi się, że to jest cena bardzo fajna. Ja zanim te pędzle zamówiłam, przeczytałam kilka recenzji na blogach, ponieważ takie znalazłam. I dziewczyny były bardzo tymi pędzlami mile zaskoczone, więc pomyślałam sobie, czemu nie. Ja nic nie stracę, jeżeli zainwestuję te 40 zł. A może właśnie znajdę coś, co wam pomoże. Także mamy 8 pędzli. Wszystkie pędzle są z włosia syntetycznego, które na twarzy daje bardzo, bardzo miłe uczucie. Są naprawdę bardzo fajnie przyjemne dla buzi. Z dosyć krótką rączką, co według mnie jest bardzo poręczne i wygodne w użyciu. Rączki są bambusowe, skłówki metalowe, srebrne. Tutaj żadnego nie widać kleju. Żaden włosek mi jeszcze z nich nie wyszedł, chociaż prałam już je kilka razy. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, to jestem niezwykle pozytywnie zaskoczona. I na każdym pędzlu mamy nazwę napisaną, jest to Sunshade Minerals. To są pędzle, które są produkowane przez tego producenta, który produkuje pędzle Lancron, czyli takie dosyć tanie pędzle, ale naprawdę tym jestem mile zaskoczona. Pierwszy pędzelek, który mamy, pędzelek do twarzy, jest to pędzel do pudru, który ma dosyć dużo włosia. Te włosie jest z tego naprawdę dużo, jest bardzo fajnie zbity i świetnie wpracowuje nam puder w naszą buzię. Także naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona i mój ulubiony pędzel do pudru do tej pory to był pędzel Sense & Body z Hebe. Natomiast teraz jest to rzeczywiście mój ulubieniec i do pudru sięgam tylko po ten pędzel. I drugim i ostatnim pędzlem do twarzy jest pędzel do różu. To jest pędzelek taki skośnie ścięty.
jak widzicie, nakładałam w nim róż. No muszę używać tych pędzli i nie mogłam mi pokazać Wam ich świeżo po praniu, bo muszę ich jak najczęściej używać, żeby jak najlepszą recenzję Wam nagrać. Pędzelek do różu według mnie jest troszeczkę minimalnie za mały. Fajnie by było, żeby był troszeczkę większy, natomiast na pewno Wam nie zrobi żadnej, żadnej plamy różem. Tylko naprawdę bardzo, bardzo fajnie można sobie zrobić właśnie taki delikatny, delikatnie nałożyć kolor. Bardzo ładnie rozblendowuje ten, rozblendowuje produkt, bardzo ładnie się nim nakłada róż. Także z pędzli do twarzy mamy pędzel do pudru i pędzel do różu. No i pędzel do oczu. No co, co robimy z oczami? Najpierw nakładamy cień na całą powiekę i tutaj mamy pędzelek języczkowy. Najprostszy kształt pędzla do oka, czyli języczkowy, który możemy sobie nałożyć cień na całą powiekę. On jest troszeczkę taki, rzeczywiście taki puchaty i taki, jak widzicie, dosyć sporo ma tego włosia, właśnie, no taki puchaty jest, no to jest najlepsze określenie. Przez to na pewno nie będzie się nadawał do jakiejś precyzyjnej roboty, ale do nałożenia cienia na całą powiekę to jest naprawdę bardzo fajne. Dwa ruchy i wszystko, wszystko nałożone. Drugi ciekawy pędzelek to jest pędzel skośnie ścięty i to jest pędzelek, który świetnie się sprawdza do konturowania, załamania powieki. Naprawdę jest tym fenomenalny. Teraz jest to mój jeden z ulubionych pędzli do oczu. Bardzo, bardzo fajnie, szybciutko można sobie wykonturować załamanie powieki i robi to fantastycznie. Kolejny pędzelek to jest taka kuleczka, który dokładnie w kształcie i rozmiarze przypomina pędzelek z Essence, ten taki już słynny, kulkowy. Czarna skówka to jest Essence, srebrna to jest właśnie te nowe pędzle Sunshine Minerals. Także bardzo, bardzo taki przydatny pędzelek, w przydatnym kształcie, bo nim możemy tak naprawdę zrobić wiele rzeczy. Kolejna sprawa to jest pędzelek płaski, skośnie ścięty, dosyć cieniutki. Pędzel, który powinien się nadawać do eyelinera i do brwi, natomiast według mnie do eyelinera jest troszeczkę za miękki, ale do brwi sprawdza mi się fajnie. Do eyelinera Wam go nie polecam. Kolejna sprawa to jest pędzelek jako jedyny taki, który który zawierał takie zabezpieczenie, taką skóweczkę. I to jest pędzelek do ust. Powiem Wam szczerze, że tego pędzelka nie używałam, ponieważ ja rzadko maluję usta w taki sposób, że byłby mi do tego potrzebny pędzelek. Natomiast wydaje mi się, że się będzie fajnie sprawdzał, bo bardzo fajnie trzyma swój kształt. Naprawdę fajnie, fajnie się zapowiada. Natomiast ja też takich pędzelków lubię używać do dolnej powieki. Więc jeżeli nie malujecie usta, taki sobie taki pędzelek posiadacie, to możecie go równie dobrze spróbować używać do dolnej powieki. I ostatnia sprawa to jest spiralka, które możemy użyć do wyczesania rzęs czy brwi. Także mamy 6 pędzli do oczu i 2 pędzle do twarzy i myślę, że dla początkujących to jest naprawdę fajny zestaw i biorąc pod uwagę to, że jeden pędzel kosztuje 5 zł, to jestem mile zaskoczona ich jakością i myślę, że naprawdę są niewiele słabsze niż pędzle z Hakuro, co mnie niesamowicie dziwi, bo są 4-krotnie tańsze, a naprawdę ich jakość jest na wysokim poziomie. Oczywiście, jeżeli któraś z Was już korzysta z pędzli Real Techniques, Hakuro, Hakuhodo, Maestro i tak dalej, Sigma, no to myślę, że te pędzle no nie urwą Wam tyłka. Natomiast dla osób, które właśnie mają jakieś tam najprostsze, najtańsze pędzelki i to myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby sobie spróbować pójść o krok dalej, spróbować czegoś już takiego troszeczkę lepszej jakości, a w międzyczasie oszczędzać i odkładać na profesjonalne pędzle, jeżeli rzeczywiście Was to pasjonuje i chcecie takie posiadać. Także z całym sumieniem, znaczy z całą odpowiedzialnością i z czystym sumieniem, może tak, mogę Wam te pędzle polecić i myślę, że jeżeli chcecie się bawić makijażem, chcecie próbować, chcecie ćwiczyć, to będą to dobrze wydane 40 zł i myślę, że większość z Was na te 40 zł będzie sobie mogła pozwolić. Na pewno będzie to łatwiejsze niż 200-300 zł na pędzle bardziej profesjonalne. Ja się cieszę, że je zamówiłam i że właśnie mogę może którejś z Was coś polecić taniego i dobrego, bo pamiętajcie, tanie nie znaczy złe. Dajcie znać, czy się spotkałyście z tymi pędzlami Sunshade Minerals, czy miałyście z nimi do czynienia. Minusem, o czym nie powiedziałam, to jest zapach tego etui. Ale troszeczkę pachnie tak specyficznie chińszczyzną. Jeżeli któraś z Was coś kiedyś kupowała w jakimś centrum chińskim, to może się domyśla, o co chodzi.
Więc na początku nie jest jakiś miły, ale wystarczy go przepłukać w wodzie z płynem do płukania tkanin, wysuszyć i już będzie świetny do używania, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy na przykład. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, dajcie znać, co myślicie o tych pędzach właśnie, czy je miałyście i czy film Wam się podobał, dajcie znać komentarzem, kciukiem i oczywiście zawsze możecie zasubskrybować, żeby nic Was nie ominęło. Dziękuję za oglądanie i do następnego, cześć!